Chorzów jest to przeszło 100-tysięczne śląskie miasto położone blisko Katowic. Założone jeszcze w średniowieczu przez zakon bożogrobców. Jego ziemie utraciły łączność z państwem polskim w XIV wieku. Miejsce, w którym jeszcze niecałe 100 lat temu funkcjonowała bogata społeczność żydowska, o której dziś się nie pamięta. Nasza opowieść zaczyna się w roku 1790, gdy przez akta miejskie przewinęło się nazwisko inżyniera Salomona Izaka, który pomógł odkryć nowe pokłady węgla kamiennego. Królewska Huta, miasto, z którego narodził się współczesny Chorzów, rozrastała się. Liczba mieszkańców wzrastała, a wraz z imigrantami z Królestwa Polskiego przybywała też mniejszość żydowska, o której pierwsze wzmianki pojawiają się w 1829 roku. Żydzi w Królewskiej Hucie budują własną synagogę, szkołę talmudyczną i cmentarz. Rozkwit społeczności żydowskiej przypada na XX wiek. W 1916 roku Fritz Friedländer otworzył zakłady azotowe. Wraz z końcem Wielkiej Wojny przyszedł czas na zmiany. Według ustaleń międzymocarstwowych Ślązacy mieli się wypowiedzieć, czy chcą przyłączenia do Niemiec, czy do Polski. Aż 75% ludności miasta, w tym wielu Żydów, wypowiedziało się za przyznaniem Śląska Niemcom. Jednakże w ostatecznym rozrachunku Królewska Huta i okoliczne miejscowości znalazły się w granicach Polski. Zdegustowana tym społeczność czująca się Niemcami skorzystała z przyznanego prawa do swobodnego przekraczania powstałej granicy. W tych czasach w Królewskiej Hucie urodził się Żyd Franz Waxman, który został słynnym kompozytorem i w czasach powojennych zdobył 2 Oscary za muzykę do hollywoodzkich filmów. Bulwar Zachodzącego Słońca i Miejsce pod Słońcem. W Chorzowie do dziś możemy podziwiać jego dom rodzinny, mieszczący się przy ulicy Bismarckstrasse 63, dziś 11 listopada. Druga wojna światowa zastała śląskich Żydów w skomplikowanej sytuacji. Spora część Żydów, nierzadko weteranów jeszcze z okopów I wojny, była powoływana pod broń zarówno przez nazistowskie Niemcy, jak i Polskę. Żydzi, którzy nie służyli w wojsku, zazwyczaj trafiali do utworzonego w 1939 roku getta w Dąbrowie Górniczej. W następnych latach stopniowo wysyłano Żydów do Auschwitz-Birkenau lub pod obozu Auschwitz w Świętochłowicach-Zgodzie, by w 1943 roku ostatecznie getto zlikwidować. Koniec wojny nie był końcem cierpień ludności śląskiej i żydowskiej. Na miejscu świętochłowickiej filii obozu Auschwitz władze komunistyczne utworzyły obóz Zgoda, w którym więziono żołnierzy niemieckich, Volksdeutsche i więźniów politycznych, ale również ludność cywilną podejrzewaną, słusznie lub nie, o sprzeciw wobec nowej władzy. Komendantem obozu został Żyd Salomon Morel, który zasłynął z niebywałego okrucieństwa. Ten epizod wspólnej historii często służy dziś antysemitom do kolejnych ataków na społeczność żydowską. Należy podkreślić, że historia ta miała miejsce, ale był to epizod, a nie reguła tamtych czasów. Wciąż stojąca brama obozu na Zgodzie do dziś jest symbolem cierpień, jakich doznali wszyscy mieszkańcy regionu. Po II wojnie światowej społeczność żydowska nie zdołała się do końca podnieść, ale nadal zamieszkiwała w Chorzowie, o czym świadczy 28 pogrzebów na Kirkucie. Cmentarz oficjalnie został zlikwidowany w 1972 roku. W Chorzowie po Kirkucie została tylko tablica pamiątkowa. Na miejscu synagogi znajduje się dziś bank, do niedawna budynek pierwszego w okolicy McDonalda. Szkoła talmudyczna stała się budynkiem sanepidu. Namacalnie zostały jeszcze żydowskie kamienice, ale mało kto wie o ich prawdziwym pochodzeniu. I to wszystko. Społeczność, która współtworzyła Chorzów, zniknęła. Dziś mało który chorzowianin wie, że w Chorzowie mieściła się niegdyś jedna z najważniejszych bożnic żydowskich. W całej okolicy. Prawie nikt, przechodząc ulicą Wolności, nie zdaje sobie sprawy z prawdziwego pochodzenia zdobionych kamienic. Do nas jednak należy pamięć o tym, że oni żyli pośród nas.